Dzień dobry, Mariusz Maksymiuk, Radio Biper Biała Podlaska. Ponownie z gościnnych kątów zajazdu Jolanta w Czosnówce. Kolejny gość, który za moment w naszej rozmowie kontynuujemy cykl spotkań z samorządowcami powiatu bialskiego. Pan Tomasz Szewczyk. Dzień dobry, panie wójcie. Dzień dobry, witam. W sumie zastępca pana wójta na razie gminy Zalesie. Być może po 7 kwietnia to się zmieni. Dzień dobry, panie wójcie. Dzień dobry, jeszcze raz witam. Witam wszystkich państwa. Panie wójcie, gmina Zalesie. Może od tego zacznę. Chociaż nie, zacznę od jeszcze innego tematu. Przygoda pana wójta Tomka Tomasza Szewczyka z samorządem. Jak wyglądała? Kiedy to się zaczęło? Tak, moja przygoda z samorządem zaczęła się, można powiedzieć, że już bardzo dawno, bo w 2007 roku, gdzie rozpoczynałem swoją pracę w Urzędzie Gminy, początkowo na stanowisku referenta do spraw obronnych, do spraw zarządzania kryzysowego w tej gminie. W międzyczasie też nabywałem doświadczenie, nabywałem nowe umiejętności. Były mi też przydzielane nowe zadania, bo muszę powiedzieć, że w naszym Urzędzie Gminy chyba przez większość tak jakby stanowisk i zadań moja osoba gdzieś tam się przewijała. Także myślę, że bardzo duże już mam doświadczenie w pracy w samorządzie. Tak jak mówię, no 17 lat pracy w jednym miejscu, w jednym Urzędzie Gminy. Natomiast zastępcą wójta jestem od kiedy, panie Tomaszu? Tak, jestem drugą kadencję już zastępcą wójta gminy Zalesie. 10 lat temu zostało mi powierzone to stanowisko. No myślę, że doświadczenie moje też wpłynęło na to, że zostało mi właśnie powierzone to stanowisko. Wcześniej byłem też dyrektorem Gminnego Ośrodka Kultury przez 5,5 roku. Także nabyte doświadczenie, nabyta wiedza pracy w samorządzie zaowocowała i stąd też moje kontynuowanie tej pracy właśnie na tym stanowisku. Szef wójt Jan Sikora to dobry szef? Szef wójt Jan Sikora to bardzo dobry szef. Szef jest dobry wtedy, kiedy jest wymagający, a wójt Sikora jest wymagający. Wie, czego chce, wie, do czego dążyć. I to, że miałem okazję pracować przez ten długi czas z wójtem Janem Sikorą, myślę, że jest to też mój atut, bo mogłem się nauczyć naprawdę od dobrego nauczyciela wielu rzeczy. Gmina Zalesie. W tym momencie, panie wójcie, to gmina rolnicza, przemysłowa już lekko trochę, logistyczna, magazynowa czy turystyczna? Myślę, że każda dziedzina po trochę, bo jeśli chodzi o rolnictwo, wiadomo, że w każdej gminie rolnictwo występuje. Nie jest gminą typowo rolniczą, ale jest gminą, gdzie występują też, gdzie swoją działalność rolniczą prowadzą rolnicy. Można powiedzieć tacy z prawdziwego zdarzenia, bo ten rejon Kijowca Kolonii, Dereczanki, Nowosiółek to właśnie ci rolnicy, gdzie swoje gospodarstwa rolne prowadzą. Ale tu też na pewno nie trzeba nikomu mówić, bo nasze farmy wiatrowe widać chyba nawet z Białej Podlaskiej. To też miejsce, gdzie inwestor zdecydował się na wybudowanie tej farmy wiatrowej. Mamy 10 turbin. To też pozytywnie wpływa na finanse gminy, bo podatek z tych farm wiatrowych oczywiście wpływa na konto Urzędu Gminy. A co za tym idzie? Pieniądze dla mieszkańców całej gminy, tak? Na inwestycje. Na inwestycje. Jeśli chodzi o walory turystyczne, to też Dolina Rzeki Krzny bardzo pozytywnie wpływa na nasz wizerunek, bo mamy wielu turystów, którzy korzystają z rzeki Krzny. Mamy przecież gospodarstwa agroturystyczne, które działają, funkcjonują w naszej gminie. Gospodarstwo agroturystyczne Kraciówka, wielki park linowy, tak? Jedyny na naszą tutaj okolicę. Słynne spływy kajakowe i z Malowej Góry, i z Kijowca, i z, właśnie z Kraciówki. Ale też tu trzeba powiedzieć, że te spływy odbywają się także z Nowosiółek, z naszej przystani kajakowej, którą wybudowaliśmy w ramach projektu unijnego wspólnie z 7 samorządami powiatu bielskiego w ramach działania z aktywnego pogranicza. Także to też cieszy, że możemy też takie środki pozyskiwać i budować tą infrastrukturę turystyczną, żeby nasi i mieszkańcy, i turyści, i goście, którzy odwiedzają naszą gminę,
też mogli z tego korzystać. No i jeszcze dwa zdania, ten przemysł i magazyny, bo coraz częściej na Zalesie korzysta z przygraniczności. Tak, nasze położenie geograficzne jest na tyle też dobre, gdyż no, przez środek gminy przebiega droga krajowa numer 2, a wiadomo, że jeżeli dostęp do dróg publicznych jest dobry, to i inwestorzy też szukają miejsc do prowadzenia działalności gospodarczej. Także ta część magazynowa, dzisiaj też widzimy przy drodze bardzo dużą ilość kontenerów, które powstałe depoty kontenerowe, które chyba w możliwym miejscu każdym się pojawiają. Ale to też dobrze, bo to też są pieniądze i dla naszych mieszkańców, którzy wydzierżawiają te place, ale też podatki. Problemy z kolejką. Część rozwiązanych, część nierozwiązanych. Kolejka jest utrudnieniem dla naszych mieszkańców. Jest to duże utrudnienie dla naszych mieszkańców, aczkolwiek muszę w tym miejscu też powiedzieć, że od ostatniego czasu, kiedy rozpoczynał się ten okres, kiedy kolejki powstawały i stały przez nasze miejscowości, bo generalnie Dobryń Duży, Wólka Dobryńska, i tu już Zalesie i dalej miejscowości już Chorbów Kolonie, bo aż tam sięgają te kolejki, były dla nas bardzo dużym utrudnieniem. Otrzymywaliśmy bardzo dużo negatywnych sygnałów od mieszkańców, że te samochody hałasują całą noc, zastawione wjazdy, niemożność funkcjonowania, ci kierowcy bezpieczeństwo. Ci kierowcy wtedy pukali do domów, bo chcieli się, oni tam stali bardzo dużo godzin, chcieli się nawet umyć u tych mieszkańców. To doprowadziło do tego, że stało to się dużym utrudnieniem, uciążliwością. Dzisiaj mogę powiedzieć, że jest dużo, dużo lepiej. Dzięki też współpracy i z policją, która dzisiaj widzimy, że naprawdę robi chyba dobrą robotę, bo te patrole, które utworzenie stref buforowych i patrole, które pilnują tego, żeby te samochody nie stały w terenie zabudowanym, to bardzo, bardzo ułatwia też funkcjonowanie w miejscowościach. Także tutaj gorące też podziękowania Komendzie Miejskiej Policji w Białej Podlaskiej i Wojewódzkiej Komendzie Policji w Lublinie, bo to te właśnie jednostki działają na to, żeby było bezpiecznie i żeby to bezpieczeństwo było zachowane. W ostatnim czasie, praktycznie od 1 stycznia, gminie Zalesie bliżej do miasta, znaczy właściwie bliżej do miasta, no tak. Piszczac stał się miastem. Czy to coś zmienia w życiu? Tak, staliśmy się sąsiadami najbliższej gminy miejskiej w sumie, tak? Bo do tej pory najbliżej do miasta mieliśmy do Terespola lub do Białej, bo leżymy równiutko w centrum, pomiędzy Terespolem a Białą Podlaską. Dziś mamy jeszcze jednego sąsiada. Burmistrza. Gminę miejską, mamy kolegę burmistrza w Piszczacu. Jako mieszkańcy naszej gminy na tą chwilę nie odczuwamy jakichś ani plusów, ani minusów tego, co się wydarzyło, że nabyło ta gmina właśnie prawa, ta miejscowość prawa miejskie. Skorzystali z okazji, możliwości. Mieli do tego pełne prawo i bardzo dobrze, że tak się stało. To też plus dla kolegi burmistrza, że chciał podjąć się tego tematu i doprowadził do swojego celu. Pozdrawiamy burmistrza Piszczaca, pana Kamila Korzuchowskiego, wspólnie z panem wójtem Tomaszem Szewczykiem. Pozdrawiamy. Natomiast wracamy do Zalesia. Panie wójcie, czy podczas właściwie najważniejsze wydarzenia, które być może zapamiętał pan, kończy się kadencja samorządu, za moment wybory, co powinno utkwić w pamięci mieszkańców gminy Zalesie przez te ostatnie 5 lat? Ostatnie 5 lat to muszę powiedzieć, że wiele inwestycji ułatwiających życie naszym mieszkańcom, bo wiadomo, że gmina to wspólnota. Gmina to wspólnota ludzi, mieszkańców tej gminy, a my jako gmina jesteśmy po to, żeby stwarzać im warunki do dobrego życia, do dobrego zamieszkania i wspomagać ich, słuchać ich potrzeb i dla nich je wykonywać. Dlatego takimi chyba najważniejszymi inwestycjami, które zapadną nam w pamięci, myślę, że będzie budowa tej drogi z Nowosiółek aż do Mokranowych, bo to inwestycja, na którą pozyskaliśmy środki zewnętrzne z Nowego Polskiego Ładu, z Funduszu Inwestycji Strategicznych. Także to bardzo duża wartość, bo to też 10 milionów złotych na budowę
dla gminy Zalesie 10 milionów to bardzo duży zastrzyk środków finansowych na realizację takiego zadania. Ta droga przez te miejscowości była już w takim złym stanie, że wymagała jak najszybszego działania i udało nam się pozyskać te środki. Wybudowaliśmy tę drogę wspólnie z powiatem, bo powiat bialski ten nasz wkład własny też po połowie z gminą Zalesie włożył w budowę tej drogi. Myślę, że kolejnymi takimi namacalnymi rzeczami będzie budowa świetlic, bo tych świetlic wiejskich w naszej gminie powstało w ostatnim czasie też bardzo dużo, bo mamy nowe świetlice i w Chorbowie Kolonii i w Lachówce Dużej. Dzisiaj już możemy powiedzieć, że za chwilę wykonawca wejdzie na kolejną budowę świetlicy w Kijowcu Kolonii. To też świetlica, którą mieszkańcy długo oczekiwali na realizację tego zadania, ale na to zadanie też udało się pozyskać środki. Także to też prawie 2 miliony na budowę tej inwestycji. A Wólka Dobryńska jeszcze. A Wólka Dobryńska to świetlica, która była budowana w latach 90., a teraz przeszła też gruntowny remont i przebudowę. To tutaj też korzystaliśmy ze środków unijnych. To można powiedzieć, że wszystkie zadania, które w pamięci zostają z tego względu, że włożyliśmy w to dużo pracy, żeby pozyskać środki na czy remont, czy rozbudowę właśnie tych budynków. Cofnę się delikatnie jeszcze. Nie wiem, być może teraz ja lekko przestrzelę, czy to była ta ostatnia kadencja, czy jedna kadencja jeszcze wcześniejsza. Świetna inwestycja służąca do tej pory, nowy most na Krznie i cała trasa odremontowana łącznie ze ścieżką rowerową z Zalesia do Kijowca. Tak, to bardzo duża inwestycja. To czas troszkę już dalszy, nie w ostatniej kadencji, ale w poprzedniej kadencji był budowany ten most. Faktycznie to służy do dzisiaj. Służy do dzisiaj. Jest przedmiotem wielu fotograficznych relacji. Bardzo wiele osób przyjeżdża, żeby chociażby zobaczyć ten most, bo wygląda naprawdę okazale i służy wszystkim mieszkańcom. To połączenie północ-południe oddzielone Krzną, tak? Także to bardzo ważne przedsięwzięcie, które no już wielu osób zapomniało, żeby taki remont był, a dzisiaj pan redaktor nam przypomniał o tym, jak najbardziej ważne wydarzenie. No, dla mnie było ważne wydarzenie, bardzo więc ważne. Myślę, że to też w annałach, kronikach gminy Zalesie zafunkcjonuje i jest widoczne. Panie wójcie, jak wygląda współpraca gminy Zalesie z sąsiadami? Opisz czasu, żeśmy już wspomnieli, ale przecież tych sąsiadów macie nieco więcej samorządów. Czy są wspólne też realizowane inwestycje? To, co wspomniałem w poprzedniej wypowiedzi, realizowaliśmy wspólny projekt z gminami, z 7 samorządami. My jako gmina Zalesie wybudowaliśmy kładkę przystań kajakową w Nowosiłkach przy świetlicy. Stworzyliśmy tam miejsce dla turystów, stworzyliśmy tam miejsce dla mieszkańców, żeby mogli też organizować swoje wioskowe spotkania. A jeśli chodzi o sąsiadów, gmina Terespol, myślę, że też wójt Krzysztof Iwaniu, który znany też jest od tylu lat, jest dwóch wójtów, którzy są od początku utworzenia samorządu. To są sąsiedzi Krzysztof Iwaniuk i Jan Sikora, to mówię, można powiedzieć weterani samorządu. I oni są tam od początku. Współpracę zawsze ocenialiśmy dobrze, zawsze współpracowaliśmy, czy to na płaszczyźnie wodno-kanalizacyjnej, czy to na płaszczyźnie komunikacyjnej, drogowej. Jak najbardziej współpraca ze wszystkimi gminami, z którymi sąsiadujemy, zawsze układała się dobrze i zawsze funkcjonowaliśmy w przyjaźni. No to teraz o tych wiatrakach, bo pewnie było trochę z nimi problem, natomiast staliście się drugą gminą na terenie powiatu bialskiego, gdzie te wiatraki rzeczywiście zaistniały. Tak, Wiśnice i Zalesie to dwie gminy, w której pojawiły się turbiny. Jest wiatr. Wiatr w żagle. Tak, wiatr. To też dało nam wiatr w żagle, dokładnie, bo tak jak też wspominałem, no środki z podatku na pewno zasilą nasz budżet. A jeśli zasilą nasz budżet, to też mieszkańcy na tym tylko skorzystają, bo będziemy mieli więcej środków na realizację zaplanowanych zadań inwestycyjnych. Są podobne tego typu pomysły? Na dziś wiem, że firma, która wybudowała dotychczasowe wiatraki, szuka kolejnych miejsc na rozbudowę i budowę kolejnych odnawialnych źródeł
energii. Jak mieszkańcy do tego tematu podchodzą? Czy zdarzały się sytuacje, że jednak były jakieś fake newsy? Różne są obawy. Natomiast jak wyglądały negocjacje gminy, rozmowy, przekonywania, dialogi, relacje z mieszkańcami, z tymi, którzy być może byli oponentami tego typu inwestycji? Chyba, że tych oponentów w gminie Zalesie nie było. My jesteśmy jako ludzie przyzwyczajeni do tego, że jeśli pojawia się coś nowego, to zawsze szukamy najpierw tych negatywnych stron, a później dopiero tak jakby dochodzimy do tego, że to, co myśleliśmy, że jest negatywne, staje się pozytywnym tak naprawdę odczuciem. I dzisiaj muszę powiedzieć, że kiedy, ja pamiętam ten okres, kiedy pojawił się ten pomysł firmy, kiedy pojawił się inwestor, który rozpoczął rozmowy o budowie farm wiatrowych na terenie naszej gminy. Tak jak w każdych miejscach pojawiły się najpierw pytania, czy nie będą szkodzić, a czy nie będą za głośne, a czy kury przestaną się nieść, a czy światło nie będzie przygasało. I mówię, tych pomysłów niektóre osoby miały bardzo dużo. Dziś muszę powiedzieć, że stoi 10 turbin wiatrowych i wszystkie domy funkcjonują, wszystkie kury się niosą, wszystkie światła nie przygasają, drogi istnieją, a mieszkańcy skorzystali też na tym, bo przy budowie farm wiatrowych powstały nowe drogi dojazdowe też do ich pól uprawnych, więc to też wpłynęło pozytywnie. Jeśli chodzi o uciążliwości, do dzisiaj słyszeliśmy tylko tyle, że słychać lekki szum tych wiatraków, ale myślę, że nie jest on aż na tyle uciążliwy, żeby przeszkadzać w codziennym funkcjonowaniu, w tym codziennym życiu. Jest tak, że nie pracują wszystkie, że są przestoje. Są sytuacje takie, że niektóre turbiny są rozłączane, nie wiem z jakich przyczyn. W każdym razie są takie miejsca, no i nie zawsze wieje wiatr, aczkolwiek nasz teren jest chyba bardzo dobrym miejscem do tworzenia energii elektrycznej poprzez turbiny, że wiatr mamy bardzo dobry. Wiatry wieją w dobrą stronę. Do czego zmierzałem tym pytaniem? Do tego właśnie, że być może Pana odpowiedź, Panie Wójcie, będzie momentem zaczepnym dla tych wójtów, którzy borykają się z tego typu tematami swoich mieszkańców, którzy też na swoim terenie chcieli mieć swoje wiatraki. Część mieszkańców się nie zgodziła, miała właśnie swoje argumenty w stylu takim, że kury nie będą się nieść. I być może ta Pana odpowiedź w tych rozmowach Panów Wójtów ze swoimi mieszkańcami pomoże. Natomiast ciekawostka, Panie Wójcie, nie wiem, czy wiesz, zresztą Panie Wójcie wiesz, bo rozmawialiśmy o tym, nawet dałeś nieco jeszcze dalszy odcinek z naszego biura na Radia Biper z biurowca naszego przy ulicy Narutowicza. Wieczorem i nocą widać migające światełka na kijowcu, tak. Więc to jest w linii prostej ode mnie bodajże 18 kilometrów. Natomiast Ty, Panie Wójcie, zwróciłeś uwagę, że te Twoje wiatraki widać również z E30, z początku obwodnicy Białej Podlaskiej. Tak, dokładnie. Sam osobiście jechałem ze Słowacinka. Widać właśnie obracające się turbiny, także widać te światełka migające w nocy. Także też byłem znak rozpoznawczy. Zdumiony, że to aż tak dobrze widać z tak dalekiej odległości. Panie Wójcie, przed nami kolejne wybory za chwilę już. Ja rozumiem, że to jest tak też w samorządzie, że część rzeczy się kontynuuje. Są plany wieloletnie, wielosezonowe. Czy takie pomysły na gminę Zalesie również obecny samorząd posiada? Myślę, że każdy samorząd, planując budżet, musi uwzględnić też plany wieloletnie i w wieloletniej prognozie finansowej ująć zadania, które będzie realizował przez kolejne lata. I gmina Zalesie oczywiście też takie posiada. Najważniejszymi zadaniami można objąć na pewno jest budowa dróg. Budowa dróg to chyba największa dziedzina taka, która wspomaga przemieszczanie się mieszkańców i żeby to przemieszczanie się było w dobrych warunkach. My takich dróg planujemy zawsze z wyprzedzeniem przez kilka lat. Wiadomo, że staramy się zawsze też o środki zewnętrzne na budowę tych dróg. W ostatnim czasie udawało nam się skutecznie pozyskiwać te środki, bo wybudowaliśmy naprawdę wiele takich dróg, dróżek i drużyczek,
bo wszystkie drogi są ważne i wszystkie drogi są potrzebne naszym mieszkańcom. Także drogi to jest tras, a druga sprawa to zagospodarowanie odpadów komunalnych, zagospodarowanie ścieków bytowych, tak? I tutaj też muszę powiedzieć, że pozyskaliśmy środki zewnętrzne na budowę sieci kanalizacyjnej w kolejnych miejscowościach: Chorbów, Kłoda Mała, nowa ulica w Zalesiu, też powstają nowe osiedla domów jednorodzinnych, także z tego wynika, że gmina Zalesie staje się atrakcyjną dla gminą do zamieszkiwania. Będziemy też chcieli w perspektywie czasu doprowadzić tam i wodociąg, i kontynuować tą inwestycję liniową, czyli sieć kanalizacyjną i wodociąg. W gminie Zalesie, jak w każdej gminie, mieszkają społeczności w różnym wieku. Czy i młodzi, i ludzie pracujący, ludzie w wieku średnim, ale również i seniorzy mogą czuć się w gminie Zalesie dobrze? Seniorzy w gminie Zalesie od pewnego czasu zostali bardzo mocno docenieni, bo tutaj muszę wspomnieć, dzisiaj też tam byłem akurat w tym klubie seniora, który powstał właśnie ze środków unijnych. Został zorganizowany po to, żeby zagospodarować czas osobom starszym. Udało nam się pozyskać środki zewnętrzne, prawie 2 miliony złotych na utworzenie klubu seniora w Kijowcu, wyposażenie go, dokonanie remontu budynku po byłej szkole podstawowej, dostosowanie go do potrzeb seniorów, ale tak jak mówiłem, wyposażenie, sprzęt rehabilitacyjny, sprzęt grający, także muzykoterapia, zajęcia z psychologiem, zajęcia z radcą prawnym. Niezliczone, można powiedzieć, ilości godzin, które seniorzy wykorzystali właśnie w tym klubie seniora. Klub seniora z końcem roku zakończył tak jakby finansowanie unijne, ale nie moglibyśmy seniorom tego zrobić. Nie pozwoliliby, żeby zakończyć funkcjonowanie tego klubu. Kontynuujemy, tak jak powiedziałem, byłem tam dzisiaj, pełne mury osób. Rehabilitant pracuje cały czas z osobami, także nasi seniorzy są dobrze wymasowani, i dobrze przygotowani. Potwierdzam, świetnie się tam czują. Świetnie się tam czują, nawet dzisiaj przeprowadziliśmy taką rozmowę, czy czegoś Wam tutaj brakuje, to mówią, że są zachwyceni tym, że mogą tu przychodzić, że mogą tam spędzać swój wolny czas i nie patrzeć w domu w swoje okna, czy ktoś może przyjdzie, czy nie przyjdzie w tym dniu, żeby ten czas zagospodarować. Najmłodsi otrzymają rowery. Może nie tyle najmłodsi. Tak, to bardzo nowatorski program, chyba pierwszy w powiecie bialskim na pewno, ale nie wiem, czy nie powiem, że jeśli w kraju. Myślę, że i w Polsce, tak. Że i w kraju, bo w ostatnim czasie rozpoczęliśmy pracę nad programem rozwoju ścieżek rowerowych. Program się nazywa Sportowa Gmina Zalesie. Założyliśmy w programie budowę ścieżek rowerowych. Jeszcze w tym roku myślę, że przystąpimy do opracowania koncepcji tych nowych ścieżek rowerowych. Też liczymy na środki zewnętrzne. Już pojawił się pierwszy nabór unijny na turystykę. Może ale tam też na pomysły i wskazania prawdopodobnie mieszkańców, prawda? Oczywiście. Będzie interakcja. Każde działanie chcielibyśmy konsultować z mieszkańcami, żeby stwarzać im takie warunki, żeby mogli wykorzystywać swoją wiedzę, swoje doświadczenie i w tym kierunku też próbować z nimi rozmawiać i wykorzystywać te ich pomysły. Rozpoczęliśmy już też w szkołach szkolenia i kursy z bezpieczeństwa ruchu drogowego. Tutaj muszę powiedzieć też, że dzięki bardzo dobrej współpracy z Wojewódzkim Ośrodkiem Ruchu Drogowego w Białej Podlaskiej weszliśmy we współpracę. Odbyły się już pierwsze kursy, pierwsze szkolenia. Za chwilę nasi uczniowie pojadą do miasteczka rowerowego do Białej Podlaskiej, także tam też będą szkolić się, doszkalać swoją umiejętność jazdy na rowerach i korzystania ze znaków drogowych, ze świateł. I oczywiście najważniejszy punkt tego programu to zakup rowerów dla uczniów klas od 4 do 8. Rozpisaliśmy już przetarg. Przetarg został rozstrzygnięty. Myślę, że w najbliższych dniach pojawią się już rowery. Za chwilę będziemy chcieli te rowery przekazać najmłodszym, żeby
żeby mogli już wyjechać na te wiosna drogi. Wiosna zbliża za pasem, wiosna się zbliża bardzo dużymi krokami. Mamy słonko za oknami, także będą korzystać też z witamin. No to wspomnijmy również i oddajmy hołd tym, którzy na to zasługują. No, gmina Zalesie znana jest ze swoich sukcesów, jeśli chodzi o bezpieczeństwo ruchu drogowym. W sumie chyba kilka lat z rzędu mistrzowie województwa BRD w szkole w Zalesiu. Tak, mistrzowie województwa, szkoła podstawowa w Zalesiu to można było powiedzieć lider w tych konkursach z bezpieczeństwa ruchu drogowego. Zawsze przeznaczaliśmy na ten cel, też dodawaliśmy zawsze w arkuszu organizacyjnym szkoły dodatkowe godziny doszkalające do prowadzenia tych zajęć, żeby dzieci się dobrze przygotowywały. I faktycznie dało to dobry efekt, bo w województwie kilkukrotnie pierwsi i także epizod na eliminacjach krajowych. Także tam też reprezentowali uczniowie gminy w Zalesie bardzo dobrze i z bardzo dobrym wynikiem. Słodzimy, ale na tym też polegają te rozmowy, bo czasami uciekają nam właśnie fakty, które jednak warto przypominać i o nich mówić. Natomiast też są pytania trudne i teraz takie trudne pytanie. Panie wójcie, czy jest coś, co się nie udało? Czy jest jakiś problem, który narasta, który jest trudny do rozwiązania? Może podrzucę tematykę. Inwestycje wielkopowierzchniowe, kurniki, hale produkcyjne być może jakieś, które też na terenie gminy Zalesia się pojawiają bądź są, bądź inne tego typu tematy, które być może no, zatruwają życie sąsiedzkie, społeczne w gminie Zalesie. Wiadomo, że temat, o którym pan wspomniał, to temat niełatwy, temat, który... Większość samorządów się z nim boryka. Większość samorządu boryka się z tym problemem, bo temat kurników powstających w gminach sąsiednich to temat, tak jak mówię, niełatwy i o którym pewnie nikt nie chciałby mówić, ale nie ma takiego wyjścia, musimy o tym rozmawiać, to się dzieje na bieżąco. Nasza gmina też jest jedną z tych gmin, gdzie może nie aż w tak dużej skali proceduje się ten temat, ale tak my też mamy wniosek o wydanie warunków zabudowania, o wydanie decyzji środowiskowej na budowę dwóch takich mniejszych, dodatkowych dwóch kurników na drób. Jesteśmy też na etapie wydanej decyzji środowiskowej. Wzięliśmy pod uwagę wszystkie, można to powiedzieć, skargi mieszkańców, sąsiadów i okolicznych przedsiębiorców, którzy też w tym temacie się wypowiedzieli, oczywiście negatywnie. I wzięliśmy to pod uwagę i decyzja z naszej strony została wydana odmownie. Odmówiliśmy wydania decyzji środowiskowej na realizację tego zadania. Obecnie sprawa jest w kolegium odwoławczym, w samorządowym kolegium. Panie wójcie, no spokojnie. Gmina wydała decyzję negatywną. Tak. No właśnie, co teraz może zrobić inwestor i co zrobił? Inwestor oczywiście złożył odwołanie do samorządowego kolegium odwoławczego. Sprawa jest w toku, nie mamy jeszcze rozstrzygnięcia. Jakie ono może być? Chcielibyśmy, żeby ono było zadowalające wszystkich. Tak się nigdy nie da. Żeby wszyscy byli zadowoleni z rozstrzygnięcia. Są za i są przeciw. Są dokumenty, które potwierdzają, że inwestycja wpływa negatywnie, a są dokumenty, które mówią, że nie wpływa negatywnie na środowisko. Także tutaj tak naprawdę poczekajmy na rozstrzygnięcie, aż prawnicy w samorządowym kolegium odwoławczym przeanalizują całą dokumentację. Dokumentację, która jest bardzo obszerna, bo to masa odwołań, masa pism, wypowiedzi i skarg, także poczekajmy na to rozstrzygnięcie. To rozstrzygnięcie może być pozytywne w kierunku inwestora. Może być inwestycja wykonywana, może być pozytywne w stronę inwestora. To tyle. Wyjaśniajmy te sprawy, bo one są naprawdę trudne i im więcej będziemy o nich mówić, tym więcej będziemy mieli wiadomości na ten temat, będziemy mieli większe rozeznanie. Zbliżają się wybory samorządowe. Jakie to mogą być wybory, panie wójcie? Jak to oceniasz na terenie swojej gminy? Jak to oceniają być może mieszkańcy gminy Zalesie? Jak to może wyglądać? Jak jest u was w ogóle z kandydatami? Wiadomo, że temat wyborów to temat też niełatwy.
ale tak ja zdecydowałem się w tych wyborach przedstawić Państwu, mieszkańcom naszej gminy, swoją kandydaturę. Będę ubiegał się o to stanowisko. Myślę, że doświadczenie, które zdobyłem podczas tej pracy, pomoże mi w tym, żeby i że mieszkańcy też odbiorą moją osobę jako osobę związaną zawsze, od zawsze z samorządem. Mieszkam w tej gminie od 20 lat. Myślę, że ten czas pozwoli mi, żebym poznał chyba wszystkie, można powiedzieć, zakamarki tej gminy i znam chyba wszystkie miejsca, gdzie należałoby włożyć swoje zainteresowanie i pojawić się w tych miejscach. Także tak jak powiedziałem, będę chciał prosić swoich mieszkańców o ten mandat zaufania. Będę się starał, żeby też ich pomysły były realizowane i czyli szeroko pojęta debata i dialog. Pracę. Oczywiście, że tak. Jestem otwarty zawsze na rozmowę i nigdy nikogo nie zostawiałem za drzwiami, także moje drzwi zawsze były otwarte dla wszystkich mieszkańców i myślę, że tak pozostanie. Na to liczę. O co proszę też swoich wyborców. O wielu rzeczach żeśmy, drodzy Państwo, nie powiedzieli z racji tego, że są to krótkie jednak mimo wszystko rozmowy. Nie zapytałem pana wójta Tomasza Szewczyka na przykład o jednostki OSP, nie zapytałem pana wójta na przykład o współpracę z powiatem, o rozwój sieci powiatowych dróg, chociaż było o tym wspomniane. Natomiast na pewno zapytam o to, jakim pan wójt jest na co dzień, jeśli chodzi o czas prywatny. Czy w ogóle będąc wójtem jest moment dla siebie, dla rodziny? Wiadomo, że pełnienie funkcji wójta gminy wymaga też od każdego wielu zadań, wielu też wyrzeczeń. Ale myślę, że każdy, kto sprawuje funkcję, czy to wójta, czy radnego, myślę, że też powinien znajdować też czas dla swojej rodziny. I ja chwilę tego czasu staram się poświęcać jak najbardziej, ale wiem, że te zadania, które stoją przede mną, które będę chciał realizować, będą wymagały też więcej uwagi, więcej poświęcenia z mojej strony. I na to jestem przygotowany. Również nie zapytałem pana wójta o sport, a przecież to w gminie Zalesie. Pozdrawiamy pana Franciszka Szabluka, a słynne zawody mistrzostwa o randze ogólnoświatowej państwa europejskie, ale i też z Azji. Pamiętam, przyjeżdżali zawodnicy, czyli ciężarowcy. Natomiast panie wójcie, no właśnie, pana czas wolny. Sport, książka, film, podróże. Mój czas wolny, powiem w ten sposób. Sportowo też lubię aktywnie gdzieś podziałać, może nie za często, bo tak jak mówiłem, no czasu nie ma zawsze na tyle, żeby spełniać swoje marzenia i zainteresowania, ale ja bardzo lubię jeździć motocyklem, także mam ten motocykl od krótkiego co prawda czasu, ale też czekamy już na cieplejsze dni. Nawet już sobie pozwoliłem jednego dnia w tym roku wyciągnąć ten swój motocykl. Nie wytrzymał. Odbyć krótką przejażdżkę, ale na pewno czekam na to z bardzo dużym niecierpliwością. Książki? Nie jest moim jakimś ulubionym zainteresowaniem czytanie książek, aczkolwiek czytania w pracy mam bardzo dużo i tutaj wykorzystuję czytanie bardziej do przepisów, do pism i rozstrzygnięć pracy zawodowej niż czytania książek, aczkolwiek raz na jakiś czas dobra książka na pewno zachęca. Ostatnio obejrzany film. Mając dzieci w wieku szkoły podstawowej, bardzo trudno jest obejrzeć w ogóle film i telewizję, ale jeśli już znajdziemy czas na to, to ja bardzo lubię filmy typu Władca Pierścieni, Hobbit, chociażby ostatnio emitowany też udało się przez jakąś chwilę obejrzeć 300. Także to też Imperium Rzymskie i sprawy jednak te takie związane podobne zainteresowania, panie wójcie. Panie wójcie, szanując pana czas, naszych widzów, dziękujemy za tę rozmowę. Mamy nadzieję, że to nie pierwsza, ale nie ostatnia rozmowa. Jak pan zauważył, wiosna się zbliża, słońce świeci. Pora wracać do pana do pracy służbowej, my również do naszej pracy. Dziękujemy za ten
czas nam poświęcony. Drodzy Państwo, rozmowy z samorządowcami, z wójtami, burmistrzami, prezydentami, starostami znajdziecie na portalu Radio Biper, radiobiper.info, również na naszym kanale YouTube'owym biper.tv, Biper TV w sumie na YouTubie. No i zachęcamy, bo każdy z tych materiałów jest linkowany w formie postu na naszym Facebooku radiowym, Facebook Radia Biper. Zachęcamy do polubienia, do subskrypcji na kanale YouTube'a i na Facebooku. Panie wójcie, bardzo dziękuję za to spotkanie. Trzymamy kciuki. Ja również serdecznie dziękuję, że mogłem tutaj dzisiaj z Państwem być i że mogłem przekazać Państwu wiele tych moich informacji i wiele nowych może dla niektórych osób danych, których nie mieli do tej pory. Dotyczących gminy Zalesie. Oczywiście. Dziękujemy Państwu. Dziękuję. Thank you.